Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy, przeżywając dzisiejszą niedzielę i dzisiejszą uroczystość, liturgia kościoła powoli, powoli kończy przeżywanie tajemnicy paskalnej. Po dniach Wielkiego Tygodnia, po dramacie Krzyża, bo to był dramat, szczególnie dla uczniów Chrystusa, którzy patrzyli, jak ich Mistrz umiera. Po tym dramacie piątkowym przyszedł poranek zmartwychwstania. I wiele dni. Te czterdzieści dni, kiedy Jezus przychodzi do swoich uczniów, aby ich przekonać o swoim zmartwychwstaniu. To nie było proste. To nie było łatwe. Do nich ta prawda docierała, ale powoli. Przecież stali tam, wielki piątek. Widzieli, jak umiera, na krzyżu. Czy możliwe jest, aby z martwych Trudno więc zdziwić się wątpliwością świętego Tomasza, który, usłyszawszy od apostołów, widzieliśmy Pana, mówi: Póki go nie zobaczę, póki nie dotknę jego ran, nie uwierzę. Przychodzi więc Chrystus kolejny raz i mówi: Tomaszu, dotknij i uwierz. Nie nie wyrzucał mu tego, że, że nie dowierza. Wiedział, że ta prawda dociera powoli. Również wtedy, kiedy szedł z uczniami do Emmaus, całe godziny rozmawiał z nimi, a oczy ich były niejako na uwięzi. Dopiero przy stole, kiedy wziął chleb w swoje ręce, dopiero wtedy przejrzeli i uwierzyli. Bo i drodzy ta prawda o zmartwychwstaniu pańskim docierała do uczniów powoli i zapawała w ich serca. I kiedy Jezus uznał, że to doświadczenie zmartwychwstania osiągnęło pewnego rodzaju swoją pełnię, wtedy w niebo wstąpił. Ta uroczystość niebo wstąpienia, którą dzisiaj przeżywamy, to przede wszystkim uroczystość. Która kończy ziemskie życie Jezusa, ale jednocześnie jest zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia. Czytamy w dziejach apostolskich, mężowie Galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty do nieba przyjdzie, powróci do Was tak, jak widzieliście, jak wstępuje do nieba. To jest oczekiwanie. Na to ostateczne przyjście Chrystusa, to przyjście, które położy kres wszelkiemu istnieniu, to przyjście, które sprawi, że nastanie nowa Ziemia i nowe Niebo. Jednocześnie to odejście Chrystusa, to jego niebo wstąpienie, jest warunkiem zaistnienia zupełnie nowej obecności Chrystusa, bo przecież Chrystus mówi, ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I pozostał. Pozostał w ustanowionych przez siebie sakramentach. Pozostał przede wszystkim w Eucharystii, kiedy kapłan staje przy ołtarzu i sprawuje najświętszą ofiarę. W czasie każdej mszy świętej, Chrystus kolejny raz rodzi się, żyje, umiera i zmartwychwstaje. To jest fundament naszego życia chrześcijańskiego i wreszcie, Jezus odchodzący do nieba, to Jezus jednocześnie pozostawiający misję swoim uczniom. Idźcie i głoście całemu światu, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, od tego momentu to my, Kościół, staje się sakramentem zbawienia. To my, w imieniu Chrystusa, stajemy wobec tego świata i świadczymy o nim i jego Ewangelii, jak nie tylko słowem, nie tylko uroczystościami, ale przede wszystkim swoim osobistym życiem. Jeżeli mamy przemawiać do tego świata, jeżeli mamy przemieniać ten świat, jeżeli mamy być świadkami Chrystusa, to tylko i wtedy, kiedy prawdziwie na co dzień Ewangelią żyjemy. Kościół przez całe wieki swojego istnienia, Stawał wobec wielu zagrożeń, wobec wielu niebezpieczeństw, wobec wielu wyzwań, ale był zawsze mocny wiarą swoich dzieci. Wtedy żadne niebezpieczeństwo kościołowi nie zagrozi. Być świadkiem Chrystusa, wiedział to i czynił święty Ojcze Stanisław. Przyszło mu żyć w XVII wieku, wieku szczególnym, bo to był czas, kiedy w Rzeczypospolitej dokonywały się wielkie reformy i zmiany, konstytuował się nowy usług polityczny i gospodarczy, ale też trwały nieustanne wojny. Dzieciństwo ojca Stanisława to wojna polsko-rosyjska, to powstanie Kozaków, to najazd Tatarów na Ziemię Polskie. Jego młodość to kolejna wojna Wojna polsko-rosyjska to powstanie Chmielickiego to wreszcie potop Szweski, potem znowu wojny tureckie, wojna północna, nieustanne pasmo wojen. Te wojny sprawiły, że wtedy w XVII wieku Rzeczpospolita utraciła wiele swoich terytoriów, ale co gorsza, doświadczała coraz głębiej swojej słabości gospodarczej. Ludzi dotykał głód. I tak, jak to często w życiu bywa, w parze z tymi wojnami szły epidemie, jedna za drugą. Epidemie, które pociągały za sobą mnóstwo ofiar. Powiadają historycy, że na tamte czasy epidemie potrafiły pociągnąć za sobą więcej ofiar niż same wojny. Te epidemie najbardziej dotykały zwykłych ludzi, pozbawionych opieki, pomocy, samotnych. Ludzi cierpiących, i wtedy umierających. I w tym czasie przychodzi żyć ojcu Stanisławowi, który dojrzewa do tego wewnętrznego przekonania: widząc wokół siebie tyle niepokoju, widząc w swoim życiu tyle wojen, widząc tyle ofiar tych wojen, widząc ofiarę epidemii, widział jedno: trzeba dać ludziom nadzieję. Co to znaczy? to znaczy zanieść im Chrystusa. Trzeba im dać siłę wewnętrzną do tego, żeby potrafili w tych trudnych warunkach mimo wszystko normalnie żyć, kochać i pracować. Wiedział o tym, że to tylko wewnętrzna siła, która płynie z wiary, może człowiekowi dać siłę do tego, aby sprostał wyzwaniom życia, na które nie miał często wpływu. I w tych warunkach Ojciec Stanisław rzeczywiście decyduje się na ten gest pozbawienia siebie samego wszystkiego, rezygnacji ze wszystkiego, bo przecież był młodym człowiekiem, który miał przed sobą perspektywy, który mógł wieść wtedy jeszcze w miarę spokojne życie. Tymczasem co? Opuszcza dom rodzinny, wstępuje do zakonu pijarów, przyjmuje święcenia kapłańskie w 1661 roku i oddaje się pracy. Oddaje się przede wszystkim posłudze konfesjonału i posłudze słowa. Spowiada, spowiada i głosi. Jedna ludzi duchowo z Bogiem, wiedząc o tym, że to łaska Boża spływająca poprzez sakrament pokuty, człowiekowi daje tą siłę wewnętrzną, a jednocześnie staje przy ołtarzach i głosi słowo Ewangelii, które potrafi przemieniać życie ludzkie i również prowadzić człowieka pod tych, różnych drogach życia, trudnych drogach życia. Był wymagający, wymagający nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie. To ten radykalizm, to przekonanie, że jak człowiek oddaje się czemuś, powinien oddać się całkowicie, wychodzi, opuszcza zakon, zakon pijarów i w 1670 roku postanawia utworzyć nowe zgromadzenie na tamte czasy na tamte potrzeby i na tamte oczekiwania siada i pisze nową regułę norma wite, których dwie rzeczy podkreśla ewidentnie po pierwsze niepokalane poczęcie najświętszej Maryi Panny czyli cześć i miłość wobec tej która spośród całej ludzkości ze wszystkich pokoleń została wybrana na to aby być matką Zbawiciela, i druga rzecz, która mu wtedy tak bardzo leżała na sercu: widząc toczące się wojny, widząc epidemie dotykające ludzi, widząc ludzkie cierpienie, śmierć, ludzki ból, a przede wszystkim śmierć bez pojednania z Bogiem, chce stworzyć zgromadzenie, które poświęciłoby się w znacznej mierze. Tej modlitwie za wszystkich umierających i odchodzących. Walczy o to zgromadzenie przez wiele lat swojego życia. Spotyka ludzi życzliwych, ale też ludzi, którzy podejmują z nim pewnego rodzaju walkę, którzy rzucają mu przeszkody pod nogi. Wreszcie w 1677 roku może z tą pierwszą wspólnotą Zakonną pojawić się tutaj w tej świątyni wieczerzy pańskiej. Po dwóch latach jest już zgromadzenie na prawie decyzjalnym pozostaje tylko Rzym. Jedzie więc do tego Rzymu, aby uprosić aprobatę papieską dla nowo utworzonego zgromadzenia. Akurat staje się tak, że umiera papież Klemens VIII. trwa bardzo długie konklawy. Nie mogąc się doczekać, dotknięty słabością powraca do Polski, ale zostawia swojego współbrata, Joachima Kozłowskiego, który w jego imieniu stara się o tą aprobatę papieską. Wreszcie papież Inocenty XII, 1699 rok. Tę aprobatę wydaje. Powstaje pierwsze na ziemiach polskich polskie zgromadzenie Marianów. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Stanisław jeszcze w 1701 roku zdążył złożyć śluby na ręce nuncjusza, przyjąć ślub od swoich współbraci i 17 września tego roku umiera jako pierwszy przyłożony generalny Nowego Zgromadzenia. Ta historia... Opowiadana oczywiście pokrótce, bo jak sądzę, moi drodzy, wszyscy tę historię dobrze znacie. Jest historia, która jednak cały czas uczy, chociaż mijają setki lat. Uczy przede wszystkim tego, że warto walczyć w swoim życiu że warto walczyć o ideę że warto walczyć o siebie że warto walczyć o innych nawet poświęcając bardzo wiele w swoim życiu. On poświęcił wszystko. Doczekał tego momentu. sądzę odchodził w poczuciu spełnionej misji, wtedy, kiedy umierając wiedział, że zgromadzenie ojców Marianów będzie pełniło swoją misję. Uczy wreszcie tego, że na każdy czas, bez względu na wiek i bez względu na okoliczności, w jakich żyjemy, musimy walczyć o moc ducha. Musimy walczyć o swoje wnętrze. Nie możemy sprawić, aby świat zewnętrzny w jakimkolwiek stopniu mógł zaszkodzić albo zabić w nas tę moc ducha, którą daje wiara. To jest walka. To jest batalia. Ale batalia, którą toczyć należy, jeżeli chcemy rzeczywiście umieć odnieść się do otaczającego świata. Jeżeli chcemy umieć pokonywać przeszkody, które pojawiają się na drogach naszego życia, to jest wiara Chrystusowa, która jak perła została złożona w naszych sercach, ale o tą perłę trzeba się troszczyć. Tą perłę trzeba pielęgnować poprzez swoją modlitwę, poprzez swoją, swoje życie sakramentalne. I wreszcie to jest ta wiara i to jest ta moc ducha, która daje siłę nie tylko nam, ale tworzy wspólnotę. Wspólnotę Kościoła, wspólnotę opartą na Ewangelii. Wreszcie tworzy tę cywilizację miłości, o której mówił Jan Paweł II. Moi drodzy, przeżywamy trudny czas pandemii. Czas, w który wielu ludzi dotyka cierpienie, ból i śmierć. Łączymy się z nimi w tym całym bólu i cierpieniu, modlimy się bardzo gorąco o siły dla nich i dla nas. Ale jeżeli można spojrzeć na całe to doświadczenie pozytywnie, to wydaje mi się, że te czasy, ten czas pokazał, że jednak stanowimy wspólnotę i cywilizację miłości. Przez ostatnie dziesiątki lat wydawało mi się, że światem rządzi przede wszystkim przemysł i gospodarka. Że tak naprawdę najważniejszymi miarami, jakimi mierzy się życie ludzkie, życie społeczeństw i całego świata, to prawa gospodarcze i prawa przemysłowe. Wydaje mi się, że to jest coś w tym, że poddaliśmy się temu, Takiemu mechanizmowi temu, tej, tej cywilizacji przemysłu. I nagle przyszło to trudne doświadczenie, w którym nagle trzeba było ten przemysł zatrzymać. Kiedy nagle trzeba było te mechanizmy zatrzymać. To trudne decyzje. I zdaję sobie sprawę z tego, że, że zatrzymanie tych prawideł przemysłu, gospodarki, Ekonomii również przynosi niepokojące i negatywne skutki, ale powiem Wam szczerze, jestem pełen szacunku wobec ludzi rządu, rządzących ludzi różnych państwa, którzy potrafili zdobyć się na tą bardzo trudną decyzję zatrzymania w pewnym sensie czasu, zatrzymania gospodarki, robiąc to tylko w imię czego? Ratowania Życia ludzkiego i to ratowania życia ludzi najsłabszych i najstarszych. Moi drodzy, to trudne decyzje, ale decyzje, z których w moim przekonaniu płynie nadzieja, my nadal jesteśmy wspólnotą i nadal tworzymy cywilizację miłości, o którą tak bardzo prosił święty Jan Paweł II. Moi drodzy, życzę Wam, abyście, korzystając z tego szczególnego miejsca, szczególnej świątyni, z wielowiekowej obecności Ojców Marianów, a przede wszystkim z tego miejsca, w którym obecny jest nieustannie święty Ojciec Stanisław Papczyński, abyście, korzystając z tego miejsca, czerpali w całej mierze z tego bogactwa duchowego, tego miejsca, abyście tutaj przychodząc, nie tylko przynosili te swoje błagania, prośby, dziękczynienia, ale żebyście potrafili z tego wyjść, z tego miejsca wyjść umocnieni wewnętrznie, mocniejsi wiarą. Tego życzę Wam i sobie. Amen.